Nie no, stary, ty jeszcze nie dołączyłeś do konkursu na CSGO Skinsien. No, popraw się. Oczywiście przypominam o konkursach trwających dla osób, które z kodem Kroxy wpłacają, tak? Wystarczy sobie wpłacić się z kodem Kroxy, no i oczywiście masz szansę wygrać któregoś z tych trzech skinów. Oczywiście, jak wygrasz, to dostaniesz instant powiadomienie po wpłacie z takim prezentem, że udało ci się skina wygrać. Oczywiście, im więcej wpłacisz, tym większa szansa na wygraną. Tutaj minimum doładowanie na tą awupkę, dwie dyszki, na kałoszka dwie dyszki i na uspa za 200 ponad 3 dyszki. Więc tak to wygląda. Oczywiście jak konkursy zajdą, to coś wam fajnego dorzucę, więc możecie pisać propozycje. Również oczywiście, czekaj, bo bym zapomniał, ostatni odcinek, nie pamiętam, jak mi poszedł ostatni odcinek, więc po prostu otwórzmy sobie skrzynkę Water i skina oczywiście z tej skrzynki sobie dla widza pan wypłaćmy. Ocean Foam MP7, 18 zł to kosztuje. Okej, okay, no nie wiem totalnie, co to jest za skin, ale go sobie oczywiście wypłacimy. Produkt niedostępny, więc albo go sobie wypłacę potem, albo sobie wymienimy go na exchangerze zaraz, ale zacznijmy sobie oczywiście pierw tutaj jakąś batalką. Ten skin oczywiście do wygrania, jak chcesz wygrać, sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzy oczywiście napisz pan, dołącz na Discorda, no i oczywiście użyj kodu Kroxy na CSGO skinsie jako oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, wystarczy, że zaloguj się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście magiczny plusik, no i oczywiście kodzik Kroxy przez twój sobie wpiszesz, 10% więcej oczywiście do każdej wpłaty, no i oczywiście skrzynę na start za free. Zobaczmy pierwsze otwarcie, no tutaj Bizon, 29 zł. Okej, okay, no jest to przewaga póki co na starcie. 8 skrzynek jeszcze tutaj przed nami. 36 do 45, no to niestety troszkę mój oponent nadgania. Tutaj ten scout też kosztuje trochę. W ogóle są dwa takie scouty, właśnie bardzo podobne w CS-ie i to jest właśnie ten Big Iron. Jest jeszcze drugi scout, który kosztuje ponad kafla. I jakby, nie, totalnie nie wiem, czym się różnią te scouty. I nie wiem, jak ten drugi się totalnie nazywa, ale zawsze mi się one mylą, bo pamiętam właśnie, że był taki jeden scout, też taki złoty, który bardzo sporo kosztował. Oj, patrz tu. Nie, no ta awupa jest naprawdę piękna, ale no overall niestety tutaj dalej strata jest. No ta MK tutaj i ten kałach na pewno zrobiły mocną różnicę. No i bitwa finalnie, no niestety tutaj przez wuja przegrana. Bardzo mi się to nie podoba. Skrzynia Ametyst tutaj musi wlecieć, 4200 zł. Utwórz taką bitwę pan, no i rzucamy oczywiście bota pan. I liczymy na, no oczywiście no najlepiej na jakby Butterfly Shafir wleciał. W ogóle nie wiem, czy kiedyś udało mi się z tej skrzynki trafić tego Butterfly'a. Nie mam totalnie pojęcia, tam troszkę już skrzynek się otworzyło, tak? Więc, no, nie pamiętam, na pewno udało mi się Szafira trafić, no to już tak powiem, tego jestem pewien. Tej skrzyni chyba też jest Ruby, ale, nie no jest chyba Ruby, tak mi się wydaje, ale tutaj generalnie, no bardzo słabo, no bo jest taki asortyment w skrzyni, żadna tekosa, no jest pierwsza i patrz, wykrakałem 2000, no, no niestety, no na taką tą bitwę wygramy, no to to będzie minus, to moc, no i bitwa wygrana, no ale, no co to jest za wygrana, stary, wychodzimy 1400, złotych na minus. 7500 jeszcze mamy. No to może tutaj anarchia na buście. 2500. Dorzućmy jeszcze jakiś tutaj mocny strzał. Taki solidny akcent na koniec. Niech będzie skrzynia Royal po prostu. 630 zł. No i teraz taka bitwa. 3150 zł nas kosztuje. Wrzucamy oczywiście bota i samo pan. Zacieramy rączki tutaj oczywiście. No jak najlepsze skiny. No najlepszym skinem w tej skrzyni anarchia jest również Butterfly. Tylko że Doppler Face, jedyneczka, jedyneczka. Kosa dla Isamu spada, a mi co najwyżej jedynka może wypaść zaraz chyba. No, Galil, to jest 200. Dokładnie. No już sceny tych niektórych skinów już po prostu mam wyryte, stary. Jak czytnik, wiesz, w sklepie, jak w Biedronce idzie se i czyta se produkt. Robi sobie skanerem pip i wczytuje ci cenę, nie? No to ja mam już tak, jak patrzę. Ej! Patrz to! Ale banger! 5200, 5200 wariacie. I o to chodziło, ale chodźmy sobie teraz na skrzynkę, no w której się zakochałem, odkąd jest tryb oczywiście Jester, czyli skrzynia Dev, 1278 zł, 5% na haula, to jest tak dobry procent, ale nie powiem, poza odcinkiem trochę skrzynkę otworzyłem i no niestety, nie no, halo no, no i niestety trochę siana na tej skrzyni jest. Mamy to! Patrz! I to jest właśnie ten tryb Jester. To jest ten tryb. No fantastyczny on jest. Uwielbiam go. No przysięgam, zakochałem się w tym trybie. Mamy 22 tysiące. Dzięki oczywiście tej M44 Hole Pan. Więc zróbmy sobie bitwę tutaj. No powiedzmy, niech będzie za 7 koła, żeby mieć 15 na resztę openingu. Dorzuciłem jeszcze tutaj skrzynkę Ametyst. Więc zobacz. Póki co pierwsze otwarcie dla nas.
1300, no nie zwraca to skrzynki, ale jest to na pewno skin lepszy niż ten Good Knife Scorched za niecałe 500 zł tutaj. No, 1000 do 1400. No dobra, mogliśmy zawsze trafić tego Good Knife'a, tak? O Jezu, to są emeraldy, to jest 3 koła i w tym momencie 800 zł straty. No strzyja ametyst. Musi tutaj jakąś kosę dla boja zrzucić, no tak się nie wydarzy, ale i tak overall, no jesteśmy zarobieni, więc dziękuję. Ile? Patrz, ile tych tokenów dostał, ty. Tokeny oczywiście dostajesz po battle, nieważne czy wygrasz, czy przegrasz. Dzięki za oglądanie, widzimy się w następnym filmie. Siema.